I tak jest w naszym ludzkim sposobie bycia, że zanim jest słowo, to dobrze jest, jeśli przed słowem stoi jakieś przemyślenie, jakaś podstawa. I ponieważ jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże, to możemy również rozumieć to tak, że i u Boga ta kolejność jest również taka. Czytamy na początku Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie to było światłością ludzi. I widzimy tutaj Pana Jezusa przedstawionego jako Słowo. Natomiast przed Słowem, a przecież ono było na początku, jest jeszcze mądrość. I Pan Jezus również, czytamy w Słowie Bożym, jest mądrością od Boga. I to możemy zobaczyć w tej relacji. Skoro Słowo było na początku, Pan Jezus jest Słowem i mądrość jest, po ludzku mówiąc, przed Słowem, tutaj już jesteśmy w sferze, gdzie ludzki język jest skazany na błędy. I mam nadzieję, że nie będziemy bardzo mocno przywiązani do tego, jak to prawidłowo wypowiedzieć, tylko do tego, jak zrozumieć zamysł Boży stojący za przekazem Słowa Bożego. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się właśnie na osobie Pana Jezusa, który już był przed wiecznymi czasy. Przed wiecznymi czasy to jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że Pan Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Pan Jezus jest przedwieczny, byśmy takie słowo użyli. Ono też nie jest doskonałe, ale oddaje tą ideę, że jeszcze w ogóle zanim powstał czas, już Pan Jezus jest Synem Bożym i On jest odwiecznym Synem Bożym. Mało tego, Słowo Boże nam objawia, że On myślał o nas, że On się nami cieszył. On miał w sercu, na myśli, jako przedmiot swojej radości nas. I Micheasza, 5 rozdział, pokazuje nam Pana Jezusa właśnie jako tego, który jest przedwieczny. 5 rozdział, 1 werset. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Czyli widzimy tutaj w tym proroctwie, że ten, który w Nowym Przymierzu, które będzie zawarte z Izraelem i Judą po zakończeniu 70 tygodni Daniela, czyli nazywane inaczej tysiącleciem, to ten, który będzie władcą Izraela w tym czasie już w sposób widzialny, on jest tu zapowiedziany jako ten, który urodzi się w Betlejemie,
dokładnie wyjdzie. I jest powiedziane, że ten właśnie Pan Jezus Chrystus ma początki od prawieku, od dni zamierzchłych. Słowo początki nie jest tu szczęśliwe. Jego wyjścia, mówi przekład gdański, i to bardziej jest bliskie temu, żeby to zrozumieć, że to jest przedwieczny Syn Boży, odwieczny Syn Boży, i On jest tym, który zawsze był z Ojcem, bo kto nie ma Syna, ten nie ma też i Ojca. Więc nie było nigdy czasu, kiedy Ojciec nie był Ojcem, nie było czasu, kiedy Syn nie był Synem. I zwróćmy teraz swoje myśli na przypowieści Salomona, rozdział 8. I tutaj właśnie mamy Pana Jezusa przedstawionego jako mądrość. Od 22 wersetu. Ponieważ czytamy ja czytam z Brytyjki, to tutaj niektóre słowa są obarczone tym właśnie elementem, że jako człowiek, tłumacz ma możliwości ograniczone, nie może za bardzo wykraczać poza bezpośredni tekst, który tłumaczy, więc niektóre słowa wybierał na zasadzie takiej, które są w hebrajskim jako pierwsza myśl. Natomiast jeśli znamy całość Słowa Bożego, to wiemy, że niektóre z tych słów mają bardziej taki nieobarczony czasem format. Mówię tutaj przede wszystkim o tym pierwszym słowie: Pan stworzył mnie. Gdańska ma lepiej. Pan miał mnie jako pierwociny swojego stworzenia. Znowu, nie jako stworzenia. Pan Jezus był od zawsze z Bogiem Ojcem. I może będę czytał później, jeżeli będziemy analizować ten tekst, to Pan pozwoli bardziej dokładnie przyjrzeć się zawartej tutaj treści. I na początku swych dzieł z dawna, przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie uczynił ziemi pól i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła. Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu. Gdy kładł podwaliny ziemi. Ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień. I grając przed nim cały czas. I grając na okręgu jego ziemi. Rozkoszując się synami ludzkimi. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie, błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg, słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie. I zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Jednoznacznie widzimy tutaj 36 werset, że apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, pozdrawiając zbór, mówi: kto nie miłuje Pana
Jezusa niech będzie przeklęty. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Też kto znalazł Jezusa, znalazł życie. Kto uwierzył w Pana Jezusa, ma życie wieczne. 35. Kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Wiemy, że uratowani jesteśmy, zbawieni jesteśmy jedynie z łaski, niezależnie od naszego postępowania, bo żaden z nas nic nie może Bogu przynieść. Nasze dobre czyny Izajasz określa jako splugawione szmaty. I Rzymian 6 rozdział 12 mówi, że wszyscy zboczyliśmy, wszyscy staliśmy się nieużyteczni. Nie umiemy czynić dobrze. Taka jest nasza natura. Jeżeli cokolwiek by było oparte na nas, to musiałoby to upaść. I najpierw by się chwiało, a potem by się przewróciło. Albo od razu by upadło. Więc generalnie nie ma bez Pana Jezusa, który jest Słowem Bożym, ale też jest mądrością Bożą, to nie ma bez Niego szans na życie. I tutaj w Ewangelii Jana już czytaliśmy pierwszy rozdział, stamtąd jeszcze weźmy z pierwszego rozdziału pod uwagę 38 werset. I tutaj widzimy w tym 38 wersecie, że właśnie odnośnie mądrości, czyli że On jest przedstawiony nam tutaj jako nauczyciel. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu. Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Wiemy ze Słowa Bożego, że Pan Jezus jako wszechobecny, nawet gdy rozmawiał z Nikodemem, to tam padają słowa w 3 rozdziale Ewangelii Jana, że nikt nie stąpił. To może ja przeczytam. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Tak jest w wierniejszych przekładach. Czyli widzieliśmy, że Pan Jezus, rozmawiając na ziemi, stojąc na ziemi z Nikodemem, rozmawiał, być może siedział, ale chodzi o to, że był na ziemi, równocześnie wskazuje na to, że On jest w tym samym czasie w niebie. Mądrość mieszka właśnie u Boga, w niebie. Pan Jezus cały czas jest jako ten, który jest umiłowanym Ojca i ten, który jest właśnie naszą mądrością. On stał się naszą mądrością od Boga. I kolejne miejsce, które do tego 22 wersetu z 8 rozdziału przypowieści weźmiemy, to jest Jana 14 rozdział z kolei. Jana 14 rozdział od 9 wersetu. I tutaj jest rozmowa Pana Jezusa z uczniami. I Pan Jezus tutaj wskazuje na siebie: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie.
A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Więc widzimy tu jednoznacznie, że Pan Jezus wskazuje na siebie jako tego, który reprezentuje, przedstawia, ma w sobie Ojca. I jest to jednoznaczne, że to jest ten sam, który posłał Pana Jezusa, jest w doskonały sposób przez Pana Jezusa opowiedziany. Jak czytaliśmy zresztą, że to jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 18 werset. I w pierwszej części też dzisiaj o tym mówiliśmy, gdy czytaliśmy z Ewangelii Marka. Słowo Boże pokazywało nam, że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do nas, ostatnio przemówił do nas w Synu. I Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jest to jednoznaczne, że to, co jest miłe Bogu, jaki On jest, co chciał nam przekazać o sobie, to właśnie jest objawione nam dzięki Panu Jezusowi, który jest na łonie Boga, na łonie Ojca. On cały czas jest z Ojcem w jedności. Kolejne miejsce to jest miejsce, które tutaj widzimy, 23 werset 8 rozdziału przypowieści. Przed wiekami byłam, od początków, przed powstaniem świata. Czyli jednoznacznie widzimy, że to, kiedy my patrzymy na swoje codzienne życie, ono jest ograniczone czasem. Ale nawet w kalendarzu Dobry Zasiew mamy bardzo często na początku czy na końcu roku kartkę, która jest również traktatem Czas. I tam jest tak bardzo zręcznie napisane, że tak jakby się czas do nas odzywał, ten czas mówi, że nie zawsze byłem. I tak właśnie jest, że no tutaj nasze zdolności jako człowieka są wyczerpane. Bo co to znaczy, że to było przed czasem, przed początkiem, przed powstaniem świata, przed wiekami? Jest to generalnie rzecz, którą po prostu musimy przyjąć bez mędrkowania na wiarę, na słowo. Słowo Boże tak mówi, dlatego tak jest. Nie jesteśmy sobie w stanie tego w żaden sposób wyobrazić. Jest to niemożliwe. Natomiast jest to fakt, że przed czasem, przed początkiem, Pan Jezus Chrystus jako mądrość Boża, jako Słowo Boże już był. I kolejny punkt to jest 1 Jana, 1 rozdział. I tutaj znowu apostoł Jan, bo korzystaliśmy z jego służby już przed chwilą, czytając Ewangelię, to tutaj w pierwszym liście Jana wskazuje, że znowu Pan Jezus jest tutaj pokazany. Co prawda tak bezosobowo zaczyna co? Co było od początku? Co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie życia. Czyli apostoł Jan jednoznacznie tutaj wskazuje na Pana Jezusa, że On jest tym, który był od zawsze. Od początku On już był. Nie było momentu, kiedy Pana Jezusa nie było.
Następnie widzimy, gdy jeszcze nie było morza, czyli w przypowieściach, 8 rozdział od 24 wersetu, gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody. To słowo zrodzona też jest pewnego rodzaju uproszczeniem takim ludzkim, bo skoro nie było czasu, kiedy nie było Pana Jezusa, skoro Syn jest od zawsze, jest to wieczny Syn Boży, to słowo zrodzenie, które nas prowadzi myślami do urodzenia się nas, urodzenia się naszych dzieci, przy narodzinach swoich dzieci ja byłem, czyli był moment, kiedy moich dzieci nie było, a potem te dzieci są. Więc to słowo nie pasuje do opisu, który tutaj należałoby wyrazić. Dlatego, że dotyczy to czasu przed pojawieniem się, przed powstaniem czasu. Natomiast chodzi o to, że skupmy się w tym wersecie, że Jezus już po prostu był. Tak? Gdy jeszcze nie było tych wszystkich otaczających, stworzonych na początku rzeczy, to Jezus już jako Syn Boży był. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym i taka jest tutaj myśl, że jako mądrość On również już od zawsze był. Czyli gdy nie było morza, gdy nie było źródeł obfitujących wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. Zresztą, jeśli mamy nawet Słowo Boże oddane na przykład w niektórych miejscach jako jednorodzony syn, czy jednorodzony generalnie, to słowo jednorodzony w języku polskim kojarzy się z tym, że ma związek z rodzeniem. Natomiast tu chodzi bardziej o myśl, że to był jedyny w swoim rodzaju. Nawet gdyby nie to, że słowo jednorazowy kojarzy się niezręcznie, to można by użyć, że chodzi o taki, który jeden, jedyny raz w historii wystąpił. Niepowtarzalny. Nie, słowo jedyny też nie oddaje tego tak w pełni, więc jest to coś pomiędzy jedyny, a jedyny w swoim rodzaju. Więc z tym słowem tutaj musimy mieć na uwadze, że chodzi o oddanie faktu, że Pan Jezus jako mądrość był już przed początkiem. I kolejne wersety, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu. Teraz jest dużo mowy o globalnym ociepleniu, o zmianach klimatu. Ludzie boją się, co to będzie, jak się rozpuszczą lodowce, gdzie to morze pójdzie. Natomiast my jako wierzący mamy pełną ufność do Boga, że one będą dokładnie tam, gdzie Bóg im wyznacza. I nie będą ani centymetra dalej i ani centymetra bliżej. To w ogóle nie jest coś, na co człowiek mógłby mieć jakikolwiek bezpośredni wpływ, poza wpływem ogólnym, tak? Bo gdyby człowiek nie zgrzeszył, to grzech nie wszedłby na świat i stworzenie nie cierpiałoby z powodu tego złego wpływu, oczekując na objawienie się Synów Bożych, tak jak czytamy w Rzymian. Więc co do zasady, to Bóg wyznacza granice morzu według własnego upodobania. Jest tu wręcz sformułowanie, aby nie przekraczały jego rozkazu. W
W Ewangelii Mateusza mamy powiedziane, że ani jeden wróbel bez rozkazu Bożego nie spadnie na ziemię. W Hebrajczyków mamy powiedziane, że Pan Jezus wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. My jesteśmy cały czas pod opieką tego potężnego Boga. Nie mamy podstaw do tego, aby się niepokoić. Dlatego Słowo Boże mówi: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim błaganiach powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To jest prosta lekcja z tego miejsca, 29 werset, 8 rozdział przypowieści. Skoro Bóg kontroluje takie potężne żywioły, to czy On nie ma mocy, aby rozwiązać moje małe problemy? Stąd jest prosta lekcja. Jeśli się czegoś boimy, o coś się troskamy, to się o to pomódlmy. W tej sprawie przedłużmy to Bogu. A gdy się już pomodliliśmy, to już się nie troszczmy. Bo jest to jednoznaczne, że Bóg oczekuje od nas pełnej zależności od siebie i tylko wtedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy w tej zależności chodzimy. Gdy kładł podwaliny ziemi, ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas. I tutaj Tysiąclatka mówi, przepraszam, nie Tysiąclatka, tylko Gdańska, mówi towarzysz jeszcze, czyli byłam jego towarzyszem. Tutaj widzimy rozkoszą dzień w dzień, byłam jego towarzyszem. Słowo towarzysz od razu przywodzi na myśl fragment Zachariasza. Zachariasza, 13 rozdział. Tam jest mowa o Panu Jezusie jako o towarzyszu. Zachariasza, 13 rozdział. Siódmy werset. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan Zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. Jednoznacznie widzimy, że ten fragment wskazuje nam na Pana Jezusa. On jest towarzyszem nazwany przez Boga Jahwe. Więc jednoznacznie też ten termin towarzysz nasze myśli wiedzie do złożonej przez Pana Jezusa doskonałej ofiary. I nic z tych błogosławieństw, o których już wspomnieliśmy, że możemy do Boga przychodzić w modlitwie, nie mogłoby być naszym udziałem, gdyby Pan Jezus za nas nie umarł, nie został pogrzebany, nie zmartwychwstał, nie byłby po prawicy Ojca w niebie. I jeszcze kolejne miejsce to jest przypowieści 8, 31 werset. I grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. To jest bardzo tajemniczy fragment, bo on wprowadza nas w takie bardzo
trudne do przyjęcia przez nasz intelekt obszary. Jak to przed założeniem świata Pan Jezus rozkoszował się mną, miał mnie na myśli, już widział Twoje życie, siostro, widział Twoje codzienne zmagania, bracie, i rozkoszował się tym, że Ty z tymi sprawami nie chcesz walczyć sam, stawiając siebie na pozycji tego, który ma jakąkolwiek władzę, tylko przychodzisz z tym do Pana Jezusa w modlitwie, rozkoszując się Twoim całkowitym uzależnieniem od Boga. I najbardziej rozkoszując się oczywiście tym, że w kwestii swoich grzechów przyszedłeś do Boga, że nie uzurpowałeś sobie mocy, że sam rozwiążesz problem swoich grzechów, lecz szukałaś pojednania z Bogiem na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. Jest to całkowicie tajemnicze. Biblia oczywiście nie jest książką też naukową, czy geograficzną, czy geologiczną, ale tutaj przypadkowo 31 werset wskazuje nam, że to, co nauce było znane dopiero w późnych czasach, już w czasie, gdy przypowieści Salomona były spisywane, już być może Salomon tego nie rozumiał, bo chodził twardo po ziemi nogami, widząc, że ona jest płaska, a Słowo Boże mówi w jego wypowiedzi, że ona jednak jest okrągła, i grając na okręgu jego ziemi. Jednoznacznie Słowo Boże mimochodem obala jednym małym słowem całą mądrość tego świata, ówczesnego świata, bo ówczesny świat twierdził, że ziemia jest płaska, a nie jest okrągła. Oczywiście nie używa tutaj Biblia terminu naukowego geoida czy elipsoida, jak to teraz obecnie to nazywa się w podręcznikach, ale prosto. Hioba, księdze Hioba, 26 rozdział, 7 werset. 7 werset 26 rozdziału księgi Hioba. Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Ziemię zawiesza nad nicością, mówi Hioba, 7 werset 26 rozdziału tej księgi Hioba. Mamy objawione, że ziemia jest zawieszona na niewidzialnych takich siłach, na niczym, Brytyjka oddaje. Czyli znowu całkowicie zaprzeczenie tego, co wszyscy dookoła wtedy twierdzili, że jest oparta na jakichś zwierzętach i że jest płaska. Tu widzimy, że jest okrągła. To jest poboczne całkowicie, bo to nie jest istotne, natomiast pokazuje przy okazji, że Biblia jest ponadczasowa. I jeżeli trafiamy na jakiś fragment ze Słowa Bożego, który jest niezgodny z obecnymi ustaleniami nauki, to znaczy, że tym gorzej dla nauki. To znaczy, że jeszcze tutaj nauka ludzka ma do odrobienia lekcje. Tak jak próbowano niejednego wierzącego Biblii człowieka spalić na stosie za to, że uważał, że ziemia jest okrągła, bo inni uważali, że jest płaska, albo chcieli go wykluczyć ze społeczeństwa za to, że uważał, że jest zawieszona na niczym, bo przeczytał o tym w Hioba, a inni twierdzili, że jest oparta na jakichś różnych stworzeniach. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie. Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Jeśli już doskonale widzimy, że to jest przemowa Pana Jezusa, że On jest mądrością od Boga, że On jest Słowem Bożym,
to jednoznacznie widzimy, że On ma prawo powiedzieć: słuchajcie mnie. I to jest najprostsza droga do szczęścia człowieka. Słuchać Syna Bożego. Słuchać Pana Jezusa. Trzymać się Jego dróg. Gdy czytamy Słowo Boże, widzimy Pana Jezusa w Ewangeliach, jak w codziennych zmaganiach codziennego życia się zachowywał. Nawet niektórzy te wspaniałe zachowania Pana Jezusa opisali jako przebijającą się przez Jego codzienne działania moralną chwałę Pana Jezusa. I ta moralna chwała nie mogła być ukryta. I my, czerpiąc z tej moralnej chwały, możemy dużo skorzystać, bo to jest właśnie trzymanie się dróg Pana Jezusa, zastanawiając się, dlaczego Pan Jezus tak, a nie inaczej w danej chwili się zachował. Czytając Ewangelię, możemy to na każdym kroku, z każdym Jego słowem, z każdym Jego gestem obserwować, jak trzymać się Jego dróg. Wtedy będziemy każdorazowo z tych błogosławieństw korzystać. Nie wszystko da się wyrazić przez polecenia, bo wtedy powstaje coś w rodzaju zakonu przekazanego Izraelowi. Tu jest taki obraz, który przedstawia nam zarówno naukę Pana Jezusa, jak i Jego codzienne kroczenie przez ten świat jako doskonałego człowieka. Bo On, jak czytaliśmy też dzisiaj z Filipian, przyjął postać człowieka. Przyjął postać tego, który nauczył się posłuszeństwa. I jako ten człowiek doskonały jest dla nas wskazaniem, jak się trzymać dróg mądrości. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy. To jest 33 werset. Nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi. Strzegąc progów moich bram. I tutaj jednoznacznie widzimy, że źródłem błogosławieństwa jest trzymanie się blisko Pana Jezusa w codziennym życiu. Kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Swoje w każdym kraju na razie zna.
Pan stoi w każdym kraju, w narodzie każdym zna. Na pozór opuszczeni, on wiecze o nich ma. On nie da im za138. Oh, no.
W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię.
że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa nie wydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tej rzece, która
zasila ten wodospad, przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów, to jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.
uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce,
czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze, w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkającym w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez
Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana
świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów, to jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.